czym jest drifting. Wszystko zależy, w jaki sposób do tego podejdziemy. Dla mnie osobiście jest to zbudowanie auta, poznanie go podstaw, stworzenie go, a przede wszystkim frajda z jazdy. Nigdy nie zapomnę tego, jak pierwszy raz wsiadłem do auta, odpaliłem go, sprawdziłem wszystko po kolei. Ciśnienie, doładowanie, jaka jest temperatura wody, rozgrzałem go powoli, zapiąłem pierwszy bieg, ostro ruszyłem, wyleciałem na prostą, przepięcie na dwójkę, wyrzut z masy, absolutnie po prostu byłem w euforii, przepiąłem to na trzeci bieg, jak wypadłem na lotnisko, w pełnym kącie, z pełnym dymem, czułem, że żyję. Po prostu to jest coś, co pozwala mi się oderwać od rzeczywistości. Spowodować, że czuję, że jestem wolny. Czuję, że lecę i niczym się nie przejmuję. Co było wczoraj, co będzie jutro, dla mnie to nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia ta chwila, ten moment i satysfakcja z tego, że stworzyłem coś. Z zera zbudowałem. Umiałem odpowiednio się zmobilizować, zebrać pieniądze, stworzyć dookoła wspaniałych ludzi, którzy również się tym zajarali i stworzyli coś ze mną. Bo to nie jest tylko praca jednego człowieka, to jest praca wielu ludzi, którzy poświęcają swój czas, jeżdżą ze mną, wspierają mnie, pomagają. Czasem nawet robią coś po godzinach za darmo, tylko po to, bo czują w tym sens, że to jest to coś, co pozwala się oderwać od wszystkich kłopotów, od zmartwień. I tym mi się wydaje, że właśnie jest drifting. To jest po prostu pasja.